Cześć moi drodzy, ja was witam bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z serii Days Gone na PS4. Jak sami możecie zobaczyć, jesteśmy w naszej pierwszej tej dziupli bazie, jak zwał tak zwał. I mamy misję To mój brat, a czy kontynuację tak jakby wątku To mój brat, a misja kończy się na mięso, nam się mięso. Mamy zająć mięso dla Boozera, z tym, że wiecie, może chodzi tutaj o jakieś konkretne polowanie na jakiegoś konkretnego zwierza. Może nas to ominie po prostu, bo ja już przy sobie sam mam mięso chyba wilka, chyba nawet jelenia mi się wydaje. Zobaczymy, czy ominie nas to wszystko i będę mógł wam pokazać lepszą misję związaną z tym Nero, z tą organizacją, co przeprowadzają badania. Czekaj, to na razie sobie podaruję. Tutaj z nimi pogada. Okej. Hej, Bootman. Przyniosłem świeże mięso. Powinno nam wystarczyć na jakiś czas. Hej, Dick, dzięki stary, ale no, nie jestem specjalnie głodny. No kurwa Widziałem jak. to za sole. Patrz, czyli to mięso co miałem przydało się. No spoko. Dobra, już przyłączono na misję kolejną. Ja sobie tutaj otworzymy, zobaczymy co on tam nam przyniósł. Kurwa, konkretnie. Zajebiście. No to teraz tak o, co my mamy do wyboru? Mamy do wyboru punkt Nero. Jakieś może misje tam w obozie. Tutaj w obozie jest na pewno misja. Łowcy nagród. Wątki fabuły. Osobiście wiecie co? Ja bym klepnął to, a najlepsze zostawił na koniec. Ale skoro już tutaj mamy wszystko uzupełnione i jesteśmy dosyć blisko tego nawiązywania kontaktu, no to co? Może wytropimy tego agenta Nero? Tylko teraz tak, ja bym się przespał. Mogę zapisać? Nie mogę, bo jestem z dala. Ale teraz będę mógł. Tyk. Tutaj sobie zapiszmy, połóżmy się. Boże. W sumie generalnie mam wrażenie, że i tak będzie teraz coś takiego, że podlecimy do tego obszaru misji z Nero. Przełączy dzień na noc. I więc to całe przespanie się wam kant z dupy rozbił. Będzie. Dobrze. No, świt mamy zajebiście. Ale czekaj, szafa na broń. Podstawowa, boczna. Tak. Nie, tego nie chcę. Kurde, w zasadzie ma co czas tą strzelbę i ona jakoś tam się sprawuje dobrze. Wystarcza. Pytajnik. Ale jebać to. Mamy już zaznaczone, dobrze. Aha, i tutaj widzicie, jest ten obszar. Ja nie mogę znaleźć trzeciego gniazda. 2 na 3 mam wypalone, reszty nie mam, no. W dupę tak. To by to strzelił, ale czekaj. Tutaj jakieś są może, op, nie, to są już góry tutaj chyba. Nie ma jak, żeby tak powiem. Ja myślałem, że to się przejmie jakiś tam punkt z tymi, wiecie, z tymi whistlami, co tam latają i na nas polują. Znaczy, nie tylko na nas. I tutaj będzie odsłonięta reszta mapy. Po zdobyciu bunkra, ale jednak nie. O, to jedziemy. Oj. Dobra. Wilczek. Ale daje. Patrzcie na ten wskaźnik tego
wydawania dźwięku. Jest głośniejszy, no wiadomo, potężniejszy silnik mamy teraz w zasadzie. Oj, czyżby, czyżby. Chyba się zbliżamy do... A czekaj, tutaj chyba... Nie, tutaj nie będzie paliwko. Zbliżamy się do miejsca, gdzie była nasza pierwsza horda. No. Coś w tym desie chyba tutaj będzie. Jest, kurczę. Zatankuję, nie będę sobą. Znaczy nie byłbym sobą, jakbym nie zatankował. No, a tylko co, 14% paliwa? Nie no. Opuść. Czekaj, gdzie ona jest? Ona jest zawsze tutaj, to paliwo. Dobra. Sto. Dobra, już pojadę tą ścieżką, nie będę kombinował. Ale w tym posterunku Nero tutaj byliśmy, ja go już opanowałem. Może inaczej, jesteśmy 73 metry. Teraz zapiszę. Tak. Nie, zaraz się parę dnia zmieni, ale co tam? Pytajnik znowu. Okej. Okay. Specjalnie, ale mamy wyposażenie, mamy. Nie mogę używać. Przyłącz. Odłącz. Przyłącz, ale... Ja nie mogę używać, szkoda. Jest O'Brien. Raz, dwa... Jeden pilot, to będzie trzy. To wszyscy. A, i cztery. Cztery osoby w sumie. Trzech żołnierzy. Ło kurwa, więcej. Pardon. Chciałbym go zaskoczyć, to nie mogę, bo to mi nic nie da. Jakby tutaj się zakraść do niego. Chyba tylko tutaj. W synkonarze byśmy się schowali? Chyba nie. Więcej ich nie ma. A i krzaki specjalne. Dobra, do poruczniku. Proszę samemu się nie stać padliną. Tylko zwierzęta stać się padliną, kapra. Nie ludzie. Sprawdziliście teren, prawda? Tak, jest wszystko. Ups. Ole fart. Porucznik O'Brien. Notatka terenowa 2006. Zbliżając się do miejsca lądowania, zauważyłem duży rój owadów. Najprawdopodobniej Tabanus atratus, albo kółek. Na polanie z dala od naszego wyznaczonego celu. Z tej odległości nie byłem w stanie stwierdzić, co przyciągnęło owady, ale sądząc po rozmiarach roju, zapewne jest to świeża padlina. Co powinno być gdzieś...
O kurde, powiem wam, aż mi się troszkę serce zabiło. Nie się odzywałem. O, czekajcie. Dobra, możemy działać dalej. Dobra, mamy to. Kascenka. Popatrz na to z innej strony, biedny sukinsyno. Przynajmniej nie rozszarpały cię świrusy. Gdybyś przeżył jeszcze trochę, mógłbyś zostać jednym z nich, a to było coś. Czego chcesz? Nie zbliża się. Chcę tylko pogadać. Protokół Niro 2 łamane przez 7 jasno stanowi, że podczas przeprowadzenia operacji w strefie kwarantanny, jeśli napotkam jakiś cywil zalewuczy... cywili, to nie mogę nawiązywać kontaktu. Serio? A mi to brzmi, jakbyś już nawiązał kontakt. Tak. Ciekawe, ciekawe. Wciąż żyjesz. Tak. Żyję. Jak? Jak przeżyłeś, O'Brien? Ja chyba nie rozumiem. Okej. Byłeś tam. Tamtej nocy. Farewell. Następny nocy. Protokół Niro 2 łamany przez 7. Zginęły. Wszyscy zginęli. Zostali zarżnięci. Porozrywani na cholerne kawałeczki. Dobra, posłuchaj mnie uważnie. Możemy to zrobić po dobroci albo nie. W pierwszym przypadku po prostu pogadamy. Powiesz mi, co chcę wiedzieć, a ja ci pozwolę dalej grzebać się w gównie świrusów, czy co ty tam do jasnej cholery robisz. W drugim przypadku zerwę z ciebie ten kombinezon i zobaczymy, co twoi kumple będą mieli do powiedzenia na temat wdychania tego skażonego powietrza. To jak będzie, O'Brien? Tak. Dobrze, dobrze. Pamiętasz, jak przyleciałeś na dach starego browaru? Podałem ci wtedy ranną kobietę. Tak. Pamiętam, to była rana od noża. Ktoś ją nieźle pociął. Byłem w obozie uchodźców, do którego podobno ją zabraliście. Ale zostały same trupy. Dlatego pytam cię, jak udało ci się przeżyć? Nie było nas tam. Przekierowano nas na południe, do innego obozu. Jak powiedziałeś, obóz w Belknap został zaatakowany, więc posłali nas na południe, do obozu przy Silver Lake. Czy ktoś to przeżył? Znaczy się teraz? Nie wiem, bo przeniesiono mnie do jednostki badawczej. Czy ona przeżyła? Czekaj. Mogę się dowiedzieć. Mogę sprawdzić. Masz nasz sprzęt. Czyli tak nas... Ja nie mogę niczego obiecać. Ale sprawdzę. A to pójdziemy razem. Idziemy. Nie możesz. Proszę, nie możesz. Hej, nie rozumiesz. Oni cię kurwa zastrzelą. Wcześniej ja zastrzelę ciebie. Dobra, słuchaj. Jeśli chcesz mnie zabić, dawaj. Jasne? Zrobiłem, co mogłem. Ta kobieta, twoja żona? Podałem jej tlen, podałem kroplówkę. Utrzymałem przy życiu. Narobiłem sobie kłopotów, miała sepsę, mogła nie przeżyć. Zawiozłem ją do szpitala wojskowego. Uratowałem jej kurwa życie. O'Brien, raport. Muszę już iść. Proszę, a ty stąd spadaj, rozumiesz? Nie znasz tych ludzi. O'Brien. Nie masz pojęcia, do czego są zdolni. Jeśli się nie odezwiesz, to cię znajdę, niezależnie od tego, ile to zajmie. A wtedy zrobię coś o wiele gorszego niż uszkodzenie anteny. Bardzo mi przykro z powodu żony. Ale nie tylko ty straciłeś kogoś tamtej nocy. No proszę, zajebiście, zajebiście. Tego bym, powiem wam, nie myślałem o tym, że ta baba może przeżyć. I patrzcie, mieliśmy z naszym ziomkiem, tym buzerem, udać się na północ, a ona jest na południu. Widzisz lisę. Nie pozwalają mi odejść. Patrzcie, czy jednak robotają.
Nie wpływa na ją za dobrze. Dick! Jesteś tam? Woodman, kojarzysz? Kilka dni temu pytałem cię, czy pamiętasz tego dupka z Niro, O'Briana. Pamiętam. Tylko to wszystko jest zamazane. Tak, tak, dobra. Kimnij się trochę, Woodman. Później ci wszystko opowiem. Obóz? Kiedy się stąd zabierzemy, Dick? Niedługo, Buzę. Już niedługo. Słuchaj. Jak tylko łapa ci się zagoi, zabieramy się stąd w pizdy. Spoko, Dick. Dobra. Wilki ich atakują. Jesteś tam? O'Brien. Nie odezwij się do mnie, słyszysz? Muszę użyć tego kanału, do cholery! Lepiej mi odpowiedz, ale nie zobaczę, znajdę cię! Zrozumiano? Szybko kryć się! Jasna cholera, no już! O'Brien! Odpowiedz! Cholera, wilki! Później się odezwie na bank. Ona by się chciała tutaj schować? Macao. Ole kurwa. Gdzie ty jesteś, panie kolego? Mam. Ogarnięci. Taki domek też, żeby sobie zrobili sprytnie. No i dobra, to mamy. Czy te wilki będą zjebane? Niedźwiedź czy wilk? Dobra, wyjebane. I teraz tak. A ja bym chciał do tego... Oj. Aha. Może po drodze się gdzieś tutaj obrają odezwie, on powiem. Co to tutaj tak oświetlone? Ja
Okej, okay, nieważne. O i przez tunel, Boziu. Tutaj będą chyba pułapki jakieś, albo przeszkody. O kurwa, a się wystraszyłem. Czemu tak? To nie da się przejechać? Widocznie nie, ale czekaj, tego da się przepchać chyba. Dick, jesteś tam? Namierzyłeś ten helikopter? To ten sam gość, którego widzieliśmy na dachu tamtej nocy? A, no tak, tak, to był on. A pamiętał nas? Sary? Co się stało? Nie wiem, przekierowano ich na południe. Tak, pamiętał ją, ale nie ma pojęcia, co się z nią stało. Nie myśl, nie spodziewasz się chyba, że wróciłeś się. Co? Nie, znaczy... Nie, słuchaj, nie jestem głupi, buzer. Po prostu chcę wiedzieć, rozumiesz? Co się z nią stało? Gdzie umarła? Ale, hej, może wreszcie, sam nie wiem, odnajdziesz spokój. Nie potrzebuję znajdować spokoju, Jezu, buzer. To muszę spadać, okej? Okay? Bez odbioru. Kurwa, no kolejne auta takie. Złomek, o zajebiście. No. Spoko, fajnie. Ale czekaj, może ja przepcham ten samoc? O, właśnie. Zatrasowany przez motocykl. No to dobrze, dobrze. Słyszę zjebów. Mamy to. Okej, okay, ale gdzieś tutaj chyba był karnister. Tylko gdzie? No mniejsza o to. Popatrz, a CPN jest blisko, kurwa. Ole zajebał. To tak nie miało być. Da się to przepchać gówno? Czy średnio? Średnio widzę. Tak kurwa za każdym razem musiał zapierdolić przyczepę, żeby się tutaj dostać. No, hop. Dziękuję. Ale czekaj, ja go naprawię. Siup. Jakoś to ogarnę. 70% starczy. A dobra.
Tak, żeby nie za dużo, nie za mało tego złomu poszło. 88. To będzie ok. Popatrzmy, kilometr mamy. No to jedziemy. Pewnie jakaś przygoda nas spotka po drodze. Jakiś snajper. Albo horda. Pytajnik? Co znowu będzie te wilki? Czy chuj wie co? Jebią mnie one. Nie obracam się, ale mam wrażenie, że ich było dużo. Kurwa, zadriftował. Ja pierdolę. Zadriftował, jak się rzucił jebany. Tutaj jest paliwko. Tu jest paliwko, pamiętam to. Tu. O, właśnie to. No. Tam jest zjeb, dobra. Właśnie tak. Dobra. Gdyby można było na mapie zaznaczać takie, wiecie, punkty, które... które nas interesują. To z pewnością bym zaznaczał tam, gdzie są te paliwa. No, takie, można powiedzieć, mobilne CPN-y, czyli jak tutaj macie karnister, to już jest na mapie wtedy zaznaczony. Dobra, oni tutaj palą na stosie. Myślałem, widzicie, myślałem, że zanim tutaj dojedziemy, będzie już od razu coś... z obrajanem wątek, ale to chyba za szybko by było w sumie. Oj, się zbagował ktoś. Czy panie mechanik, ty już mam u ciebie... Nie mam u ciebie. Kurwa, co za pizda. Części ja bym chciał ciebie kupić, panie kolego. Tutaj jest ta szmaciura, bo nie zlecenia można dostać. Ale najpierw... Nie pozwalają mi odejść. To będzie ta misja. Okej, okay, czyli... Nawet nie ma wyboru, żeby, wiecie, zagadać coś do niej. Po prostu z automatu się dzieje. No dobrze, sprawdzimy to, o co tutaj chodzi. Na pewno o to, że nie pozwalają mi odejść. No co... Na pewno. Jak się masz, mała? Nie pozwalają mi odejść. A czemu miałabyś odchodzić? To jest bezpiecznie. Każą mi pracować. No co ty? Okej. Saszka robotają. Co? Poziom drugi. O, jak zajebiście. I punkt... Bierę.
Co my tu mamy? Okej. Kurwa, ciekawe. To się na pewno przyda. To będzie mistrzostwo w tym. Tutaj nie inwestuję sobie dużo. Okej, okay, w Hot Springs mamy już tutaj ten tą umiejętność, poziom zaufania większy. Ada Tracker. I ona nam daje teraz wątek jakiś, czy wątek, sorry. Porozmawiaj z Tucker. No dobra, mamy z nią porozmawiać. Jak najbardziej to rozumiem. Ale mieliśmy tutaj sprawdzić, co mamy za produkty nowe. A że mamy większe zaufanie, to mamy też lepsze produkty. Szukasz czegoś? 11 tysięcy, kurwa, skąd tyle? Dobry wybór. Okej. Okay. Broni specjalnej, apteczki może kupować. No dobrze, rozumiem to. M40, 22. Zakup. Jasne, mogę to ulepszyć. Zakup. Zakup. To ci się na pewno przyda. Okej, tu mamy full. Super. I teraz tak. Boczna. Skoro tak, to mógłbym to kupić. Klasa kiepska. Średnia. Czyli tamto, co ma nasz ziomeczek, tą strzelbę, ma klasa średnia tam jest akurat. Klasa wojskowa, wow. Ale to jest mi niepotrzebne, karabin. Szybkostrzelność, obrażenia. W magazynku jest mniej. Ile? 1000. To by się przydało. Potężna, celna broń. Spodoba ci się. Na pewno. To jest dobry zakup. Dobrze. Szafa. Ale ładnie. Cyk. Szmelc. Wpadnij, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Ale zajebiście. No dobra, ale jednak snajperkę bym... Okej. Potrzebujesz zapasów? Broni? Tak, tak. Snajperka by się przydała. Przyda ci się... Bardziejsza taka, by powiedział. Nowe przedmioty, kusza. Cyk. W razie czego wiesz, gdzie mnie szukać. Tak jest, wiem. No i teraz można coś tam działać, okej. Okay, bo mamy większe zaufanie, to można coś tam... Ej, właśnie, ulepić bym zapomniał. Do mechanika. Ej, jak leci? Kurwa, co za pizda. Zajmę się tym. Na razie. Ale czemu ty jebanych części masz? Do cholery jasnej. A może ten ma? Do zobaczenia. Panie kolego? Nie. No dobra, szkoda. Hejka, Wigon, prawda? Zany. Jakaś kurwa muszka tutaj lata mi. Zapiszę przy motocyklu. Pach, pach. Oj, panowie, moi drodzy i panie. To już ten czas. No i cóż. 34 minuty. To, moi drodzy, ja już kończę ten odcinek i zapraszam was na jutro. Na misję u Ady Tucker. Do zobaczenia, cześć.